Paweł Teclaw zapomniał długich spodni i nie mógł grać w Mistrzostwach Świata, drużynowych Mistrzostwach Świata w Rapidzie, ale szybkie zakupy i wyrobił się akurat na partię z Janem Krzysztofem Dudą. Tutaj partia zaczęła się elastycznie, ponieważ Paweł ustawił się przez B3, no a Duda klasycznie, czyli przygotowuje do krótkiej roszady. Biały goniec B2, krótka roszada nastąpiła, no i teraz jest bardzo ciężka decyzja ze strony Dudy, ponieważ wiadomo, że jest znacznie wyżej notowanym zawodnikiem w tym rozdaniu. Natomiast ta pozycja, którą Paweł Teclaw ustawił, jest naprawdę bardzo ciężka do przebijania. Tak jak widzicie, biały nie ma żadnych słabości. Zaraz zakończy sobie rozwój, zrobi krótką roszadę. No i ciężko jest się do czegokolwiek tutaj przyczepić. I w partii Duda zdecydował się na debije C4. Natomiast tutaj grywane było w turbo wiele opcji. Pierwsze przez B6 można bardzo podobnie się ustawiać, przez C5 niektórzy się ustawiają, choć wtedy trzeba się liczyć, że może powstać izolowany pionek, więc nie każdy lubi w tego typu strukturę pójść. Natomiast w partii mamy wybicie na C4, goniec tutaj odbił i A6, więc jaki jest tutaj pomysł czarnego? Plan jest właściwie prosty, czyli walnąć B5, wrzucić goniec B7, no i pozycja będzie bardzo, bardzo zdrowa. Oczywiście można temu przeciwdziałać, grając A4. Natomiast to ma pewien spory minus, mianowicie w takiej strukturze pole B4 bardzo się osłabia. I często skoczek sobie tutaj wlezie na B4 i naprawdę ciężko jest go przegonić. A stoi on tutaj naprawdę całkiem aktywnie. W związku z tym Paweł tutaj prewencyjnie odchodzi tym gońcem na E2, a po ruchu C5 następuje D4. No i tutaj mamy taką dosyć klasyczną sytuację, gdzie mamy tę strukturę 4 na 4, 2 na 2. I zazwyczaj no, te struktury zwiastują, że partia będzie miała raczej mega spokojny charakter, no bo jednak nie ma jakiejś nierównowagi dużej na szachownicy, która sprawiłaby, że akcja będzie jakaś, wiecie, bardzo, bardzo ostra. Natomiast są tutaj pewne delikatne różnice na korzyść czarnego. Pierwsza, która się rzuca w oczy na samym starcie, to jest oczywiście pion na B5. Jest on wyżej ustawiony niż pion na B3, więc z całą pewnością jest to pewien atut. Druga sprawa, jeżeli nie nastąpi wymiana hetmanów, to ten hetman czarnego ma więcej miejsca. Może sobie na przykład pójść na B6. No bo oczywiście skoro linie C i D są otwarte, no to wieże chcą tutaj wejść. I wieże czarnego, i wieże białego. No więc hetmany albo muszą się wymienić, albo muszą się gdzieś ewakuować. No i tutaj biały miałby problem, gdzie tego hetmana odsunąć, żeby wieżę wrzucić do akcji. Natomiast w partii Paweł postanowił w prosty sposób ten problem rozwiązać, no i po prostu wrzucił posunięcie P4. No i teraz rzeczywiście miejscówka na B3 w razie potrzeby jest dostępna. Skoczek w partii został wycofany na D7 i teraz pion z B4 podwisa. Można oczywiście zagrać posunięcie A3, ale to jest po prostu zbyt pasywne i to daje czas czarnemu na aktywizację. Znacznie lepszym pomysłem, który został w partii zagrany, no to jest wrzucenie posunięcia A4. No i teraz plan Pawła jest tutaj prosty, żeby powymieniać wszystko na skrzydle hetmańskim. No on ma świadomość, że Duda będzie chciał na 100% cisnąć o zwycięstwo. No a jeżeli te wszystkie piony się powymieniają, no to będzie to naprawdę bardzo, bardzo trudne. No i w partii mamy bicie na A4, hetman tutaj odbił goniec B7, no i można powiedzieć, że jest to pewien atut po stronie białego, mianowicie jest presja całkiem właściwie zacna na piona A6, natomiast z drugiej strony jest presja na pionka B4, więc jak zwykle po prostu coś za coś. I tutaj chyba należało wrzucić wieżę albo na C1, albo na D1, jakieś H3, zawsze furtka dla króla się przyda, no i po prostu gramy dalej, a w partii mamy skoczek D4.
też okej decyzja. No ale czarny tutaj zwiększa presję na punkt B4, no i ciężko jakkolwiek tego piona bronić. Znaczy wiadomo, no można gdzieś figury przestawiać do defensywy, no ale wtedy te figury będą beznadziejne, więc to będzie oczywisty minus. W związku z tym Paweł Teclaw po prostu wrzucił tutaj B5. W partii wieża FC8, no to wieża FB1, czyli figury białego się tutaj szykują bardziej do akcji po linii B, no a czarny gdzieś tutaj chciałby ukąsić. No i też warto zwrócić uwagę, że król białego delikatnie się osłabił, bo figury przeszły na drugą stronę szachownicy, więc też na pewno Duda już w tę stronę zaczyna zerkać. Natomiast w partii mamy aktywizację skoczka, więc hetman przeszedł na A5, no i panowie tutaj przeszli do takiej oto końcówki. I Duda postanowił tutaj nie wymieniać, więc zagrał A5. No i cóż, pozycja z obiektywnego punktu widzenia no jest totalnie równa, tak jak zresztą widzicie po stokfiszu. No ale w partiach jest grana tempem szachów szybkich. Wiadomo, zawodnicy tutaj mają 4 kontra 5 minut, więc ta presja czasu sprawia, że nawet totalnie drętwa pozycja może się bardzo, bardzo skomplikować. I tutaj jakie podejście byłoby prawidłowe, najlepsze? No chyba o tę linię C należałoby walczyć. Ja bym tak sobie myślał, no żeby zrobić furtkę oczywiście, żeby tam jakichś matów na pierwszej linii nie było i może jakieś skoczek A4, żeby tego delikwenta się pozbyć i później wiecie, presja na tego piona A5. Wydaje mi się, że piona B5 łatwiej jest bronić niż piona A5, ale jeden i drugi dosyć solidnie zabezpieczone. Natomiast Paweł postanowił tutaj zadymić, w taktyczny sposób postanowił zgarnąć parę gońców. Bardzo ciekawe podejście, nastąpiło tutaj skoczek C6. O co tutaj chodzi? Duda wybił, no i teraz jeżeli nastąpi bicie na C6, co jest oczywiście skandalicznie głupie, no to wchodzi goniec F3, no i to jest po prostu strata jakości, no i koniec pieśni. Więc czarny zagrał tutaj wieża AB8. No i faktycznie biały ma tutaj parę gońców, pozycja dosyć otwarta, więc to zwiastuje, że czarny będzie miał tutaj problemy. Natomiast z drugiej strony figury czarnego są lepiej skoordynowane, no i też trzeba pamiętać, że ten pion z C6 jest bardzo, bardzo słaby. Gdyby ten goniec, nie wiem, stał na E5 albo na D4, no to byłaby to całkowicie inna dyskusja. Ale że ten goniec tutaj wieży przeszkadza, sam też może podwisać, pion podwisa, no są tutaj braki właśnie w tej koordynacji figur. I należało tutaj zagrać posunięcie skoczek B5 z planem takim, że jeżeli nastąpi wieża bije C6, no bo po to ta wieża odeszła, żeby goniec F3 już nie zdobywało jakości, no to teraz wchodzi goniec E5. I ta wieża za bardzo nie ma gdzie odchodzić, bo jak pójdzie tutaj, to są widły, jak pójdzie tutaj, no to wiadomo, a jak goniec C7, no to wtedy wybicie wieża C1, tego piona z A5 się zgarnie, no bo teraz wieża jeszcze podwisa, no i tutaj pozycja jest po prostu totalnie równa. Ale w partii to nie skoczek wszedł na B5, a goniec tutaj wszedł na B5. I to jest już problemem, ponieważ Duda znalazł skoczek D5. I skoczek D5 sprawia, no po pierwsze takie ustawienie skoczków jeden obok drugiego jest naprawdę bardzo silne, to warto zapamiętać, bo one tutaj kontrolują naprawdę całą masę pól w tym rewirze szachownicy, no ale przede wszystkim ten goniec traci podporę. No i też tutaj po linii B może być presja, no i trzeba pamiętać, że biały nie ma lufcika, więc też jakieś problemy z pierwszą linią. Więc Paweł tutaj zdecydował się na wybicie na D5, wieża odbiła na B5, no i teraz nastąpiło posunięcie C7. I jeżeli chodzi o posunięcie C7,
no to następuje bicie na D5, więc czarny ma izolowanego pionka, no ale z drugiej strony ma tutaj pionka więcej. Natomiast taki pion więcej to jeszcze daleka droga do wygrania, no bo oczywiście oba te piony są izolowane, więc biały przy pomocy gońca w dosyć otwartej pozycji będzie z całą pewnością atakował. No i zaczęło się od wieża D1, Duda wjechał tutaj na B3 i nastąpiło G3. Więc jest furtka dla króla zrobiona, już jest tutaj spokojnie. W partii wieża C8 nastąpiło goniec A3, F6, wieża D3. No i tutaj król białego próbuje gdzieś podejść do akcji. Ale trzeba powiedzieć, że ten skoczek we współpracy z pionem to jest ogromna przewaga, ponieważ te wieże białego za bardzo nie mają gdzie tutaj hasać. I też no, nie bardzo jest jak tego lub tego piona zaatakować. No i trzeba powiedzieć, że Duda musiał się tutaj nagimnastykować, ale zaktywizował swoje figury. No i rzeczywiście po stronie białego no, były po prostu grube problemy. Więc pod presją czasu oczywiście było dodawane 10 sekund. No ale pod presją czasu Duda znalazł tutaj prawidłowe przestawienie swoich figur, usiadł na pionku F2, więc stworzył tutaj presję. No i teraz bardzo, bardzo ładne rozwiązanie, wieża B1 szach, trzeba tę wieżę zbić. No i teraz cóż, te pionki ze skrzydła królewskiego po prostu lecą, no i pion z linii G decyduje o wyniku partii, no i finalnie to oczywiście Jan Krzysztof Duda tutaj zwyciężył, no bo jest dorabiany hetman. Duda zagrał też bardzo ciekawą partię z arcymistrzem Aleksejewem. Tutaj pozycja dosyć zablokowana oczywiście, ponieważ wszystkie piony na szachownicy, no i Duda postanowił ruszyć oczywiście agresywnie w swoim stylu, więc przywalił tutaj posunięcie H4. Skoro centrum jest zablokowane, no to ten król może sobie po prostu na dłuższą chwilę w centrum pozostać. I w partii nastąpiło dosyć dziwne król H8, no i Duda przywalił rzeczywiście tutaj H5. No i można tak sobie pomyśleć, że tutaj właściwie Polak nic nie zyskał. Natomiast zyskał bardzo, bardzo dużo, ponieważ ten goniec z G7 no jest teraz totalnym trupem. I łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli biały wymieni gońce i wpakuje na przykład skoczka na F5, no to tutaj czarny będzie miał naprawdę grube problemy. I teraz już pionek z linii H zrobił, co miał zrobić. Ta groźba otwarcia linii H była bardzo duża, no więc teraz już można sobie spokojnie zrobić roszadkę. No i czarny tutaj dobrze kombinuje, ponieważ faktycznie tutaj ten goniec za bardzo nie ma co robić, a jak sobie przejdzie na tę przekątną, no to to już będzie całkowicie inna dyskusja. I Duda teraz goniec E2, w partii nastąpiło wieża FD8, no i B4, czyli Polak rozpoczyna teraz ekspansję na drugim skrzydle, no bo na skrzydle królewskim wszystko totalnie zablokowane. W partii wybicie, odbicie, hetman B6, no to akcja toczy się dalej, no i w partii hetman D4. Bardzo ciekawe podejście, ponieważ jeżeli teraz nastąpi wymiana, no to być może będzie to kosztem pionka, ale ten goniec z F6 się naprawdę potężnie zaktywizuje. I prawda jest taka, że Duda no, powinien wymienić, ale na swoich warunkach. Czyli na przykład goniec G4, żeby wymienić te gońce. Jak czarny chce wymieniać, to niech bije na D1 i ten pion z E5 cały czas będzie blokował gońca. Natomiast w partii Duda zagrał posunięcie hetman B1, więc po prostu zabezpieczył sobie tego piona. No i właściwie należało tutaj zbić tego piona za 4. No i jest wszystko ok. Natomiast z jakiegoś dziwnego powodu czarny zdecydował się zbić na D5. No i teraz Duda sobie po prostu odbił. Ten goniec wisi, więc trzeba go było obronić. No i teraz już Polak przejął inicjatywę. Także
coś tam Aleksejewowi nie pasowało, miał mało czasu na zegarze, więc może nerwy tutaj wzięły górę, no ale nie zdecydował się wziąć tego pionka. No i teraz z takim potężnym skoczkiem na D5, no to Duda po prostu tutaj oponenta całkowicie spacyfikował. Ten pion teraz z linii B lub z linii A decyduje o wyniku partii, no bo ten goniec jest całkowicie bezużyteczny w defensywie. No i cyk, aktywizacja dalsza i po król H2 w ogóle czarny się już tutaj poddał. No chodzi o to, że po prostu nie ma jak się tutaj bronić. Wszystkie figury białego są aktywne, a figury czarnego totalnie beznadziejne. Muszę wam powiedzieć, że te drużynowe Mistrzostwa Świata w szachach szybkich, dosyć dziwny event zorganizowany przez FIDE, ponieważ w drużynie jest wymóg posiadania jednej kobiety. To jest właściwie standard w wielu krajach. Ja osobiście nie jestem fanem, żeby coś takiego wymuszać, ale okej, to jest do zrozumienia. Natomiast jest wymóg posiadania w drużynie gracza poniżej 2000 rankingu. To tego do końca nie czaję. Więc stronę turnieju oczywiście wam podlinkujemy pod tym nagraniem. Duda gra w naprawdę potężnej drużynie, tak jak widzicie. No i cóż, jeżeli chodzi o polskie akcenty, jest drużyna z Krakowa. Czekajcie, o jest, Columbus Energy Kings of Chess Kraków. A, i właśnie jeszcze jeżeli chodzi o te drużyny, no to one nie są jakoś, że nie wiem, reprezentacja Polski czy coś, tylko po prostu każdy mógł się zgłosić tak jak chciał. No i właśnie Paweł nie mógł pierwszych rund grać, bo jest dress code, trzeba mieć długie spodnie, a on żadnych długich spodni nie wziął.